stoi przed nami puste krzesło. Tak jak w Wigilię zawsze przypominamy sobie o osobie, która może trafić do nas, a jest osobą samotną, bezdomną, tak i tutaj stoi to krzesło, żeby przypomnieć mieszkańcom naszej gminy, że wśród nas też są takie osoby. Święta Bożego Narodzenia są bardzo radosne, a jednocześnie są to święta, gdzie człowiek najczęściej czuje właśnie taką samotność, kiedy nie ma najbliższych. W jednej z książek czytaliśmy, że wcale w czasie Wigilii nie musi być rodzina. Mogą to być ludzie bliscy, którzy są nam bliżsi niż każdy inny. Zobaczcie wokół siebie, spójrzcie, czy nie ma takich ludzi, gdzie możecie ich pocieszyć. Chociażby jednym słowem wszystkiego najlepszego, wesołych świąt Bożego Narodzenia. A może wśród tych ludzi będą też tacy, którzy będą czekać tylko na uśmiech, na nic więcej. Może niektórym wręczymy jakiś kawałek gałązki iglaka, żeby zobaczyli, że są święta. Może są tacy, którzy w ogóle zapominają, więc wszystkim im, ale także tym mieszkańcom gminy Chojna, którzy myślą o tych świętach, a szczególnie też i dzieciom, życzymy zdrowych, spokojnych i wesołych tych świąt Bożego Narodzenia. Niech one upłyną wam w pokoju, miłości. Zostawcie smartfony, zostawcie może i telewizję. Spójrzcie na siebie, uśmiechnijcie się do siebie i bądźcie radośni. Zauważcie siebie, bo to jest w czasie tych świąt najważniejsze. Wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia!